Witajcie, kochani. Jakiś czas temu opowiedziałam Wam o śmierci klinicznej i tym, co czułam i co widziałam w trakcie jej trwania. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak spotkałam, jak przyszedł do mnie anioł śmierci. Kilka lat temu bardzo zachorowałam, w wyniku czego praktycznie 24 na dobę odczuwałam ból i to naprawdę bardzo silny. Leki przeciwbólowe może w 1/3 były w stanie uśmierzyć ból. Im dłużej to trwało, tym trudniej to znosiłam. Aż po pewnym czasie miałam już bólu tak dosyć, a ze względu na to, że nie miałam ochoty popełnić samobójstwa, zaczęłam prosić, wręcz modlić się o śmierć. Już tak miałam dosyć bólu, że zaczęłam się modlić o śmierć. Trwało to około 2 miesięcy. Pewnego dnia, gdy leżałam na ławce na balkonie, nie spałam, po prostu leżałam. Pojawiła się postać i od momentu, w którym pojawiła się, czułam, że nie oddycham. Troszkę to było takie uczucie, jakby zatrzymał się czas. Ta istota miała rozpiętość skrzydeł na ponad 5 metrów, wysoka na ponad 3 metry. Zaczęła mówić do mnie telepatycznie, że przyszła tak jak prosiłam i jeżeli jestem gotowa, to mogę odejść. W tym momencie poczułam, że jeżeli się zgodzę, to dosłownie umrę na tej ławce. Już po prostu nie odzyskam oddechu. Po prostu to wiedziałam. W ogóle nie czułam strachu. Od tej istoty emanował spokój, łagodność. Po chwili zastanowienia powiedziałam do tej istoty, że jeżeli nie ma już szans, żeby było lepiej, mimo że bardzo pragnę żyć, chcę odejść. Ale jeżeli jest możliwość, że będzie lepiej, to będę walczyć dalej. Chwilę była cisza, ta postać patrzyła na mnie i po chwili po prostu zniknęła. I w tym samym momencie zaczęłam oddychać. Było to dla mnie niezwykłe doświadczenie. Napełniło mnie również nadzieją, że będzie lepiej. I po pewnym czasie faktycznie z dnia na dzień powoli zaczęło być lepiej. I na podstawie tego, co teraz Wam powiedziałam, czuję, że jeżeli ktoś bardzo pragnie, mimo że ma możliwość dłużej żyć, jeżeli będzie tego pragnął z całego serca, to jest taka możliwość, że zakończy życie wcześniej. Ale zawsze ma wybór. Do ostatniej chwili mamy wybór. Od tamtej pory śmierć jako istota nie kojarzy mi się jako istota w pelerynie i z kosą, tylko z istotą, która jest bardzo łagodna, bardzo spokojna, ciepła, daje uczucie bezpieczeństwa i szacunku. Pozdrawiam Was, kochani.